Według planów pasaż miał być gotowy do końca tego roku. Już wiadomo, że to się nie uda. Do tej pory wykonano około 40% prac. Sporo czasu zajęło najpierw doprowadzenie tego terenu do porządku. Mowa o kwestiach uporządkowania mediów na działce, czym zajęły się firmy, do których należały poszczególne łącza. A to nie było łatwe zadanie. Przeniesienie całej stacji transformatorowej, to zadanie kosztowało przecież spore pieniądze. Ta nieruchomość za Domem Kultury przy ulicy Kusocińskiego, no była wewnątrz, to była plątanina różnych kabli i tak dalej, więc to był duży problem i duże zadanie, które trzeba było zrealizować przed przystąpieniem do tej inwestycji. Potem pojawiła się ekipa budowlana i można powiedzieć, że oprócz krótkiego okresu, w którym zima uniemożliwiła prowadzenie prac ziemnych, robota idzie tu pełną parą. Są już konstrukcje pod windę czy fontanny, jakie pojawią się tu wkrótce. Ułożono też sporą część kostki. Skąd więc opóźnienie? W trakcie prac remontowych zdecydowano jeszcze o zmodernizowaniu budynku miejskiego usytuowanego obok pasażu. Chcemy dobudować do tego budynku fragment, który umożliwi wynajęcie na przykład takiego lokalu pod jakieś usługi gastronomiczne. Może powstanie tam jakaś pizzeria, może jakaś restauracja, tak żeby to miejsce również, podobnie jak rynek, żyło, żeby mieszkańcy mogli tam nie tylko przyjść, posiedzieć, ale również na przykład zjeść, napić się. Prace remontowe przy tej nieruchomości trwają, jednak w związku z planowaną rozbudową będzie tam potrzebny ciężki sprzęt. Okazało się, że nie ma możliwości innego dojazdu niż przez plac budowy pasażu. W tej sytuacji trzeba było wstrzymać część robót związanych z tą inwestycją, by potem ciężarówki nie zniszczyły tego, co już wykonano. Dlatego termin ostatecznego oddania pasażu przesunął się na wiosnę przyszłego roku. W tym roku mieszkańcy będą mogli korzystać tylko z części tej inwestycji. W miesiącu grudniu na pewno będzie oddana ta część, która umożliwi dojście do klubu tutaj w podziemiach miejskiego ośrodka, żeby można było uruchomić ten klub. Aby skorzystać z pozostałej części, trzeba będzie jeszcze poczekać. Na razie postęp prac oceniali członkowie Gminnej Komisji Rozwoju, dopytując zarówno o to, co już zostało zrobione, jak i najbliższe plany w tym zakresie. Radni widzieli już wizualizację ukończonego pasażu. Łatwo mogli więc sobie wyobrazić, jakie atrakcje czekają po jego ukończeniu, a ma ich być sporo. Pasaż połączy ulicę Krakowską z ulicą Kusocińskiego. Na całej długości ustawione będą ławeczki, pojawią się też elementy małej architektury i fontanna. Całość będzie wybrukowana różnymi rodzajami kostki betonowej, granitowej oraz płytami marmurowymi. Dobra wiadomość dla pani jest taka, że ponoć te kostki nie będą utrudniały chodzenia na wysokich obcasach. Będzie wygodniej estetycznie, dlatego że ta kostka jest troszkę inna niż na placu Tysiąclecia. Ona jest już tutaj cięta, nie łamana, tak jak na placu Tysiąclecia. Także panie będą miały mniej możliwości narzekania na wpadające obcasy. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 5 800 000 zł. Gmina będzie musiała w całości wyłożyć te środki z budżetu. Urzędnicy zapowiadają jednak, że jeśli pojawi się szansa na zdobycie unijnego dofinansowania do tego typu inwestycji, to na pewno będą chcieli z tych pieniędzy skorzystać.